tylko mi. Wszystko nosi moje imię, świat to tylko ty. Wszystko nosi imię Pana, cały świat jest tylko Pani. Wszystko nosi moje imię, świat to tylko ty. Muzyki liczy się ciszę. Raz i dwa, albo raz. Teraz jesteśmy 3 miesiące w podróżach. Ale no, ciągle w długach, w braku pieniędzy i... Jeśli wiem, co chciałbym, żeby się stało, to nieodmiennie zawsze mam najlepsze wyobrażenia. Najlepsze wyobrażenia o przebiegu wydarzeń. I nie przywiązuję się do nich. Musimy się wyprowadzić z tego starego naszego domu, bo na wiosnę właściciele chcą go mieć z powrotem. Ja chcę mieć dom. Głównie tak, ja po prostu, ja tu bardzo czuję potrzebę, żeby mieć dom swój. Obecna działalność muzyczna z zespołem Ocean, ja ją traktuję jako taką edukację na uniwersytecie. Z tym, że ja nie wyobrażam sobie, żebym ja zbyt długo mógł z nimi jeździć i pracować, ponieważ moja sprawa to jest tutaj, na miejscu, pomiędzy moimi przyjaciółmi, koło moich dzieci. I jeżeli miałbym oddać się intensywnej działalności publicznej, no to tylko z tej pozycji, w której tutaj teraz stoimy. Podział tych obowiązków pomiędzy mnie a tych moich kolegów, no to już wszystko umieją robić, ale siekierować jeszcze żaden nie umie. Jeszcze nie ma takiego, który by tak siekierecko umiał tańczyć i żeby mu to tak szło. Kiedyś jak studiowałem rzeźbę, to byłem na takim bardzo przykrym dla mnie plenerze. Strasznie tam z profesorem się kłóciłem, zachorowałem. Ale jeden taki niesamowicie pozytywny aspekt tego strasznego tam pobytu, to że po prostu ten profesor miał taki genialny pomysł, że równolegle z nami pracował. I ja byłem zaskoczony, że facet potrafi wszystko siekiereczką zrobić.
I tak patrzyłem na niego, a on tak ciup, ciup, ciup i przysiusieńkie kształty. I dopiero po 5 latach, jak stanąłem do gruziarstwa, to zobaczyłem, przypomniałem to sobie, wiesz, i pomyślałem, no kurczę, przecież 80% tej pracy to ja mogę zrobić siekierą. I dawaj się uczyć, a ręce nic. Nic, ile ja tutaj się nakaleczyłem, żeby tą siekierą, wiesz. No i on mi to w zasadzie pokazał, z tym, że nieświadomie, rozumiesz? Po prostu pracując, no, w zasadzie najlepiej jak może być. Siekierecko już zrobiła, co miała zrobić. Widać? Widać. Teraz jest czas na hebelecek. Brum, brum, brum. Poza tymi tutaj narzędziami, które leżą, i może ze 3 bębeneczkami, i może jeszcze takim workiem ubrań, to ja nie posiadam nic. Nie mam przedmiotów żadnych. Mam rodzinę. Nie jest ona żadną moją własnością. Staram się być sługą dla tej swojej rodziny. Wyobrażenie o wszystko, co jutro przyniesie. Mam najlepsze wyobrażenie o tym. I wiem, że jutro tworzy się dzisiaj. I wiem, że jutro tworzy się tu.